Siemanko, Adam z Shark TV z tej strony. Dzisiaj długo wyczekiwany i długo zapowiadany wywiad z naszym nowym nabytkiem w kadrze trenerskiej, utytułowanym kickbokserem Bartkiem Wydrą. Zapowiedź będzie krótka, bo wywiad myślę długi, obszerny i obejmujący zarówno najważniejsze wątki z jego sportowej kariery, jak i najbardziej aktualne sprawy. I właśnie od nich sobie zaczniemy. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite. Siemanko, Bartek. Witam serdecznie. To co, od tego co najbardziej bieżące, czyli kulisy twojego przejścia do Szarka, bo co prawda chłopak z Łodzi, ale jesteś bardzo mocno identyfikowany jednak z warszawskim środowiskiem sportu walki, więc jak to się stało, że do nas trafiłeś? Znaczy ogólnie tak naprawdę całe życie jestem w Łodzi. I naprawdę moja przygoda z Warszawą to jest tylko tak naprawdę w kwestiach przygotowania. Więc zaprzyjaźniony klub, mój trener tak samo jest tam głównym trenerem, więc to tak samo ta współpraca z Unikiem trwa, ale Łódź jest cały czas na moim miastem i ja tu tak naprawdę trenuję, rozwijam się całe życie. A czy tutaj twoje przejście do Szarka w ogóle jakkolwiek rzutuje na relacje z chłopakami z Unika, czyli oczywiście z braćmi Paczuskimi, no i z tym trenerem, z którym jesteś najbardziej kojarzony? Nie. Czyli z Przemkiem Szyszką? Nie, broń Boże, tutaj nie ma w ogóle żadnego jakiegoś, nie wiem, ułożenia jakiejś wojennej stopy, bo to broń Boże, nie ma czegoś takiego. Tak naprawdę wszyscy żyjemy w jednym środowisku, jesteśmy wojownikami i tak naprawdę każdemu z nas zależy na rozwoju naszym, a nie na jakiś w rywalizacji o jakieś dziwne rzeczy tak naprawdę, więc... Bartek, ja niejednokrotnie podpatrywałem Cię jako zawodnika, ale dzisiaj mam okazję tak naprawdę widzieć Cię w roli trenera, także dla mnie coś zupełnie nowego i chciałem się zapytać Ciebie, jak Ty się właśnie w tej drugiej roli odnajdujesz, bo widzę, że też jesteś zaangażowany z dzieciakami, jeździsz na zawody tutaj 3 razy w tygodniu swojej grupy. Wiesz co, tak, owszem, jest to jakiś tak naprawdę mój drugi koń, który tak naprawdę jakoś bardzo mocno rozwijam, ponieważ no, ze sportu walki no, nie będę żył całe życie. Okay. Tak naprawdę, ponieważ no, każdego zawodnika droga kończy się w jakimś momencie. Ja na razie jestem zdrowy i liczę na to, że jeszcze moja kariera się bardzo mocno rozwinie, ale już powoli rozwijam się po prostu na zapleczach trenerskich, żeby już rozwijać sobie swoją grupę, żeby moi zawodnicy startowali tak samo pod moim nazwiskiem. I po prostu to jest nowa pasja, która mnie tak naprawdę mocno kręci i motywuje do dalszego działania, prawda? A daje Ci to w ogóle zbliżone chociaż spełnienie, jak to jest, kiedy sam wchodzisz do ringu czy oktagon, czy tego się w ogóle nie da bardzo porównać? Znaczy, wiesz co, powiem Ci szczerze ogólnie, że to są dwa różne inne światy. Tak naprawdę znam sytuację tego, jak jestem w ringu lub w oktagonie i wiem, jak się zachowywać, jak to jest. I teraz byłem tak samo jako w roli trenera od drugiej strony i jest naprawdę większe przeżycie, ze względu na to, że kiedy wkładasz zawodnika swojego jakąś tam pracę, prawda, poświęcasz mu czas i zżywasz się z nim bardzo mocno, no bo tak naprawdę trenując z zawodnikiem codziennie, więc idzie to jakieś zżycie tak naprawdę, więc naprawdę przeżywasz to razem z nim. I powiem Ci szczerze, że jest naprawdę to bardzo dużo emocji, tak samo jak w ringu, tak i w narożniku, prawda? Więc mówię, no to są dwa inne niby światy, ale bardzo emocjonujące i puls bicia serca przyspieszony jest naprawdę o bardzo dużą skalę, prawda? Okej, są te emocje pewnie podobnie silne, ale zupełnie inne, tak, można by to było skwitować. Pewno. Fajnie, że spełniasz się tutaj w roli trenera, ale chciałem się Ciebie zapytać, czy tutaj w klubie masz też należyte możliwości rozwoju zawodniczego, bo wiem, że obijasz się w wielu miejscach, ale tutaj chociażby zakumplowałeś się dobrze z Oskarem Zawiślakiem, a myślę, że to dosyć wartościowy sparring partner. Oczywiście, wiesz, ja z Oskarem znam się tak naprawdę od dzieciaka, ja pamiętam, jak Oskar zaczynał treningi tak naprawdę w moim starym klubie. Gdzie... Sporo mocy jest od Ciebie, Oskar, jednak, tak, nie? Tak, no ja mam już 30 lat tak naprawdę, kończę teraz w lutym za kilka dni. I wiesz, znamy się z Oskarem już naprawdę kupę lat. Ja patrzyłem na jego rozwój, jak on się rozwijał i stawał się tym najlepszym topowym zawodnikiem. Więc mówię, no fajne jest o tyle, że mogę sobie teraz z nim się rozwijać w jednym klubie. Jesteśmy pod jedną tak naprawdę nazwą klubu i możemy rozwijać swoje, wymieniać się doświadczeniami razem, ponieważ Oskar tak samo ma bardzo duże doświadczenie, tylko że on troszeczkę w tych takich słabszych dyscyplinach, jak to nazywam, bo to są matowe dyscypliny, no Oskar ma tam tak samo już, liznął sobie coś tam z ringu, ale bardziej on słynie z light kontaktu, prawda? Tak, bardzo techniczny zawodnik. Light kontaktowym. Ja na przykład
przykład no, jestem zawodnikiem, tak naprawdę no, lubię bić się w K1 low kick, to są takie mocniejsze te formuły. Chociaż no, tak samo liznąłem light kontaktu, byłem mistrzem Polski w light kontakcie. Później w kick lightcie, no i mówię, no, ale na takim bazowym dla mnie sportem jest K1 i low kick, po prostu kickboxing, taki mocniejszy. Słuchaj, to my przez tą twoją karierę sobie przelecimy, ale ja tak naprawdę zacznę chyba od roku 2014, bo tam miała miejsce walka dzisiaj z czołowym polskim półciężkim, czyli Marcinem Wójcikiem. No biorąc pod uwagę wasze dyscypliny bazowe, zaskoczenia nie było. No aktualny zawodnik Fenu skutecznie poszukał skończenia już w pierwszej rundzie. Natomiast jak ty po latach tą walkę wspominasz? Czy ty w ogóle miałeś cokolwiek do czynienia, nie wiem, z parterem, z zapasami, czy totalny żywioł? Powiem ci szczerze jedną rzecz. Ogólnie tak naprawdę moja przygoda jakaś zaczęła się tak naprawdę w tym MMA, ponieważ no, startowałem w kickboxingu i potrzebowałem czegoś więcej, tak naprawdę tej większej adrenaliny. A to, że jestem ogólnie dzieckiem, które potrzebuje dużo wrażeń tak naprawdę i uważam, że jestem uzależniony od adrenaliny, więc podjąłem decyzję sobie z moim trenerem Przemysławem Szyszką, że spróbujemy sobie czegoś innego i pojechaliśmy na początku na mistrzostwa. Powinienem się domyśleć, że to był pomysł Przemka Szyszki. Tak, wiesz, byliśmy na mistrzostwach Almy, na jakichś takich motorowych, to były jakieś takie zawody motorowe, że właśnie Harleyowcy przyjechali i 3 miesiące pamiętam wtedy trenowałem i wygrałem całe te zawody. Później podjęliśmy decyzję z Przemkiem, że wystartujemy sobie w mistrzostwach Polski w MMA. Zdobyłem tam wicemistrzostwo Polski, tak naprawdę po 4 miesiącach treningu. I tak naprawdę trafiła się walka z Marcinem. Może na tamtą chwilę nie była ona przemyślana tak naprawdę, ze względu na to, że była to na pewno cięższa formuła, ponieważ to było 93 kilo. Ja na tą chwilę wtedy ważyłem, żeby, jak dobrze pamiętam, 85 chyba wniosłem na wagę, po McDonaldzie jeszcze. La, 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 la. Do tego mogę podkreślić. I dlatego mówię, no ale ja mówię, ja nigdy nie kalkulowałem przeciwników z Przemkiem, ja po prostu brałem każdego przeciwnika, którego dał mi mój trener. Jeżeli mój trener podjął decyzję, że możemy mieć w jakiekolwiek szanse, więc ja sobie wychodziłem, to samo było kiedyś na, pamiętam, na mistrzostwach Almy w Poznaniu, Alma 66 pamiętam, kiedy walczyłem z Piotrem Ukemaniakiem. Gdzie on tak samo, kategoria 98 kg chyba, mistrz Europy, z tego co dobrze pamiętam, w brazylijskim jiu-jitsu, no typowy parterowiec. Trener przyprowadził mi go po prostu i mówi, Bartek, no bo kolega nie ma kategorii wagowej, trzeba walczyć. No spojrzałem tylko na niego. Walka zaczyna się w stójce, może ustrzelisz, nie? Oczywiście, no i tak jak powiedziałem, no ja nigdy, ja się nie boję walczyć, no czy to będzie MMA, czy to będzie K1, owszem, no przeciwnicy moi na pewno będą wiedzieć o tym, że jeżeli jestem stójkowiczem, to będą prowokować do tego, żeby ściągnąć mnie w parter. Ja będę na to przygotowany, ale ja również rozwijam się w zapasach i tak samo nie jestem zawodnikiem tylko typowo stójkowym, tylko teraz już tak samo staram się rozwijać wszystko, żeby być po prostu zawodnikiem wszechstronnym, po prostu umieć parter, umieć stójkę. Tak jak powiedziałem, no stójkę potrafię ze względu na to, że robię już ją 23 rok tak naprawdę treningów, więc ona jest takim moim asem. A po prostu ten parter w szkole sobie no, z najlepszymi są ze strzałówką tak naprawdę ludzi w Polsce, bo mówię, no jeżdżę i rozwijam się po różnych klubach, więc... Ja myślę, że po drodze też była chyba jeszcze bardziej dotkliwa porażka, bo jednak z młodziutkim wtedy, chyba 18-letnim zawodnikiem, Krystianem Szczęsnym, jeśli dobrze pamiętam, i to też chyba było poddanie pierwsza runda. Tak, w duszeniu. On ci wybił jakoś MMA z głowy, czy jednak dało ci to taki sygnał, dobra, zapieprzam na salę i robię ten parter, znaczy, bo to nie ma żartu. Powiem ci szczerze jedną rzecz, to jest właśnie z Krystianem, o tyle było naprawdę fajny, dobry, rozwijający się zawodnik, ale... Szczerze, jeżeli mogę powiedzieć, że teraz po takim czasie, no nie byłem przygotowany na tą walkę tak jak powinienem, ponieważ nie włożyłem tych przygotowań w tą stronę ze względu na to, że miałem na początku pomysł z innym startem, ale ten start nie wypalił, ponieważ tam, z tego co pamiętam, zawaliła się wtedy chyba hala, czy dach na hali. I to było w... kurczę, nie pamiętam teraz na jakiej gali, ale wiem, że była taka gala, w której była odwołana i tak na szybko sobie wzięliśmy walkę, był Krystian. Wpadła walka w MMA, więc mówię, no dobra, no weźmiemy sobie tą walkę, spróbujemy, co będzie, to będzie, bo ja nie traktuję tak naprawdę MMA, nie traktowałem wtedy jako, nie wiem, z rekord, patrząc na rekord, tak niektórych zawodników, ja po prostu traktuję takie walki pro-amy tak zwane, no tak, jako doświadczenie, ja wyciągam z nich doświadczenie i tak jak naprawdę z tej walki, którą przegrałem, ja też potrafię wyciągnąć wnioski, prawda, i tak jak wyciągnąłem je teraz, chciałem zrobić z siebie zawodnika wszechstronnego i będę do tego dążył. Tak naprawdę liznąłem sobie tutaj teraz MMA, tak samo w Babilonie walczyłem. Teraz będę walczył na Real Fajcie w K1, więc mówię, no tam gdzie będzie walka, ja będę starał się tam walczyć ze względu na to, że pandemia tak samo pokrzyżowała w tamtym roku mi bardzo dużo planów.
i dużo startu musiałem odwołać, więc teraz każda walka będzie dla mnie na wagę złota. Słuchaj, cenna lekcja w ogóle ta walka z Arkiem Mrukiem, bo jednak na pełnym dystansie i powiedz mi, czy ona ci odpowiedziała na pytanie, że no może jeszcze nie jesteś pełnoprawnym zawodnikiem MMA, ale do takiego miana aspirujesz, bo sporo też tam pokazaliście, mimo że to była walka przecież pro-am, jak tak, wspominasz. Tak, wiesz, ogólnie Arek tak samo jest zawodnikiem stójkowym i ja byłem zawodnikiem stójkowym. Każdy myślał, że ta walka będzie typowo stójkowa, no i bądź co bądź tak ona się rozstrzygnęła, że była trochę stójkowa, było trochę tego parteru i tak samo dużo ludzi pytało mnie, dlaczego ja wchodziłem w ten parter, gdzie tak naprawdę można było powiedzieć, że te dwie rundy miałem na wygranej pozycji i ta trzecia zaważyła nad tym werdyktem, że mogłem prawie tą walkę przegrać, ale mogę teraz powiedzieć oficjalnie, że no, zrobiłem to celowo tak naprawdę, żeby wejść w te nogi, ponieważ chciałem przełamać swoje bariery. Tak naprawdę jakąś taką ścianę, którą sobie kiedyś postawiłem, że mówię, Boże, jestem stójkowiczem, nie wejdę w parter, nie zrobię tego kroku, więc postanowiłem sobie w głowie, że muszę to zrobić i to zrobiłem. Trudno, no nie wyszło może to tak, jak chciałem, ponieważ też mata, która była w oktagonie, była bardzo ślizga i tak naprawdę można zauważyć w tej walce, że ja się tam poślizgnąłem i to wejście tak naprawdę w ten dosiad Arka było moim błędem, moim poślizgnięciem w tym oktagonie, kiedy gdzieś poślizgnąłem i wpadłem typowo w nogi Arka i do centralny dosiad. No ale tak się cieszę, że mój charakter pokazał to, że trzy minuty tak mogłem przetrwać tak naprawdę mocnych bomb Arka, gdzie naprawdę przypominam o tym, że Arek jest strażakiem, więc no, kondycja i siła na pewno jest u niego głównym takim. No słuchaj, ale jak każda walka, która jest zakończona remisem, no to ona się prosi o jakąś kontynuację. Zastanawiam się, czy Babilon się do Was w tej sprawie odzywał i być może już na warunkach zawodowych, bo jednak pokazaliście w tej walce, że fajnie by Was było oglądać 3x5. Wiesz co, mieliśmy jakieś takie rozmowy, bo ja już też nawet wspomniałem to w komentarzu po walce, że ja bym był gotowy nawet zmierzyć się z Arkiem, no bo mówię, no to tak jak sam powiedziałeś, wyniki remisowe są zawsze jakiś głód jest u zawodników tego, żeby po prostu sobie pokazać, kto jest lepszy. Może to oczywiście to jest zdrowa rywalizacja, bo ja nie mam nic do Arka i mówię, kiedy byłaby taka sytuacja, owszem, no, pewnie byśmy się zmierzyli, bo tak jak ja powiedziałem, ja lubię się bić, ja lubię po prostu dostawać nowe wyzwania. Arek też był dla mnie wyzwaniem wtedy, ponieważ wiedziałem o tym, że też trenuję w dobrym klubie z zawodnikami tak naprawdę Fenu, z jednym z głównych zawodników Fenu, który będzie walczył teraz o pas przecież po wygranej walce. Więc wiedziałem o tym, że naprawdę muszę się spodziewać tego, że będę ściągnięty w parter. No i tak naprawdę Arek zrobił to, że pierwsza akcja parterowa poszła z jego strony. Ale wiesz, to też fajnie o tobie świadczy, bo tak naprawdę dużo kickboxerów mówi, że jeśli sami nie sprowokują parteru, to oni się nie w 100% też w stójce nie rozwiną, nie? Bo się będą bali, a nie sprowadzi mnie, to ja nie wyprowadzę tego kopnięcia, nie wejdę w pół dystans, bo będę się tego bał. Czyli to chyba też taka cenna lekcja, nie? Tak, oczywiście, wiesz, no, trzeba o tym wspomnieć i pamiętać, że kickboxing MMA no, troszeczkę się różni, bo my stójkowicze mamy tak naprawdę troszeczkę bardziej podwyższoną tą pozycję, prawda? Są ugięte nogi, ale nie są one obniżone tak, żeby były przygotowane do obalenia czy nawet do obrony tego obalenia. Więc musimy mieć tę pozycję troszeczkę obniżoną i dużo pracy tak samo mnie kosztowało z trenerem Przemkiem Szyszką właśnie zmiana tej pozycji ze względu na to, żeby właśnie nie było prostowania na przykład w cofaniu, nie było podniesionej brody. Trzeba pamiętać właśnie wszystko o takich głupich, malutkich punkcikach, które w walce powodują później właśnie jakieś, nie wiem, nokauty lub różne rzeczy, bo człowiek zapomni sobie, po prostu odchyli głowę, nie wiem, skręci źle z uderzeniem i drugi partner złapie na tym błędzie no i tak naprawdę kończy się to ciężkim KO, prawda? Nie. Więc mówię, no, dużo pracy czeka stójkowiczów przechodzących w MMA na tym, żeby pozmieniać styl i ogólnie poruszanie, prawda? Bo to jest chyba najgorsza rzecz, tak naprawdę, czy to w treningu początkujących ludzi, którzy przychodzą tak naprawdę na salę, też mają problem z chodzeniem. I to samo jest później stójkowicz, który zna się na chodzeniu, jest troszeczkę trudniej zmienić temu zawodnikowi pozycję, ze względu na to, że mamy już wyuczone pewne nawyki, prawda? I ten nawyk jest ciężko nieraz zmienić, ale to wszystko zależy od nas i od naszej determinacji, czego chcemy i tak naprawdę ile w to wkładamy pracy. Słuchaj, ja jednego dnia robiłem trening bokserski, kickbokserski, drugiego dnia spróbowałem po raz pierwszy w życiu Krav Magi. Ja myślałem, że jestem niepełnosprawny, nie umiałem w tym samym linii trzymać nóg, bo zawsze ta linia, wiesz, lewa z przodu. Ja na przykład widzę, kiedy prowadzę grupę i chłopaki na przykład przychodzą po boksie,
gdzie niby kickboxing i boks, no można było powiedzieć, że to są prawie te same sporty, ze względu na to, że tu tak samo są uderzane ręce, ale nie ma nóg, prawda? Ale ten kickboxing jednak się różni, ponieważ pozycja bokserska sprowadza kolana do środka. Pozycja w kickboxingu, no musi być kolano naprzód, prawda? Żeby przyjmować low kick. W pozycji, kiedy będzie skręcone kolano, jesteśmy narażeni na mocne kontuzje kolana, ze względu na to, że jeżeli dostaniemy low kick, proste jest to, że noga nam się zegnie. Więc mówię, no to dużo tak naprawdę czeka pracy i no mówię, to wszystko zależy od determinacji człowieka i tego, czego chcemy, od siebie samych wymagamy, prawda? Bo jeżeli chcemy być po prostu jakimiś tam zawodnikami sami dla siebie, no to możemy sobie robić ten trening po prostu tak sami dla siebie. No ale jeżeli chcemy już coś osiągnąć, no to musimy naprawdę pomyśleć o tym, żeby włożyć naprawdę kawał serca i dużo pracy. O niuansach, technikaliach tak byśmy sobie mogli rozmawiać, ale lecąc dalej, mówisz, że lubisz się bić, nie kalkulujesz, stąd pewnie też występ dla Krwawego Sportu. Zresztą bardzo, bardzo fajny występ. Ja ostatnio rozmawiając z Tomkiem Gromadzkim, mówiłem, że nie do końca kupuję walki na gołe pięści, natomiast te K1 akurat mi najlepiej podpasowuje, takie najbardziej naturalne się wydaje. Ty się chyba biłeś w małych rękawicach, tak, z tego co pamiętam, a wziąłbyś taką typową walkę na gołe pięści, bo one mają to do siebie, te oferty, że zbyt lukratywne finansowo nie są, a no niejedną karierę na miesiąc zatrzymywały, nie? Tak, właściwie co, powiem Ci szczerze, że kiedyś szukałem czegoś takiej alternatywy, ze względu na to, że tak jak Ci powiedziałem, miałem przestój bardzo duży przez tę pandemię, więc szukałem tak naprawdę każdego rozwiązania, gdzie mógłbym się sprawdzić i mógłbym w ogóle zobaczyć swoje umiejętności jeszcze, ponieważ prawdę mówiąc, można powiedzieć szczerze, no ostatnie pół roku tamtego roku, no miałem naprawdę straszne, były wzloty i upadki w mojej karierze, już było tak samo, brakowało tego, żebym to w ogóle kompletnie skończył, więc tak naprawdę mówię, szukałem jakieś rozwiązania, bardzo mocno patrzyłem na te walki na gołe pięści, które są chyba w Sztokholmie, te King of Street. King of the Street, tak. Tak, no. Bardzo mocno na to patrzyłem, bo widziałem, że tam dużo moich znajomych tak samo walczyło i wejście do tego tak samo sądzę, że miałbym otwarte z dnia na dzień tak naprawdę, bo już też pisałem z jednym ze znajomych, który tam walczył i się pokazał, więc też powiedział, że to nie ma żadnego problemu, żeby się tam dostać, no ale teraz zastanawiam się tylko nad tym, czy tak naprawdę tego bym chciał, tak jak sam powiedziałeś o tych kontuzjach. No kontuzje bardzo siedzą na zawodniku, na głowie zawodnika i jest to okres bardzo ciężki, jak dla samego zawodnika, jak i dla osób bliskich, prawda? Więc chyba wolałbym tak na razie tego uniknąć, wolałbym się skoncentrować po prostu na dobrym rozwoju swojej osoby w kickboxingu lub w MMA i na razie działać to, a na starość będę myślał wtedy, prawda? Jak nie będę miał co robić już ze sobą, no to pewnie wystartuję czymś takim na starość, bo będę potrzebował tego głodu i adrenaliny. A były już jakieś prowadzone rozmowy takie rzeczywiście z tym King of the Streets? Bo ja się zastanawiałem zawsze, jak to jest z kontraktowaniem, czy tam są w ogóle jakiekolwiek wypłaty, czy jest po prostu taka organizacja dla świrów, którzy chcą się spotkać gdzieś na parkingu Galerii Handlowej w nieznanym miejscu. Powiem Ci szczerze, żeby tam miejsce ogólnie z dostaniem się do tej federacji, to sądzę, że nie ma żadnego problemu. Tak naprawdę, bo oni aż potrzebują takich wariatów tak zwanych, żeby po prostu poszli i pokazali, obili sobie mordki do krwi, żeby było wiadomo, o co chodzi. I mówię, no z wejściem na pewno tam nie jest trudno, bo mówię, to wystarczyłoby się odezwać po prostu do osób, które tam już sprawdzały swoich umiejętności, a ja mówię, no mam tam już paru znajomych takich, którzy tam walczyli, więc no tak jak już mówię, prowadziłem ostatnio nawet rozmowę z jednym z nich, ze swoich kolegów rozmawiałem na ten temat, on powiedział mi wszystko, jak to wszystko wygląda i to, co można zdradzić jedynie, no to jest coś takiego, że wygrany dostaje jakąś sumę pieniędzy, a przegrany nie dostaje nic. I to jest po prostu walka, tak jak ja to mówię, no, do wygrania, albo wygrywasz, albo przegrywasz. No. Albo zostajesz z niczym, albo idziesz po prostu do przodu z jakąś nagrodą, prawda? Tak, i tak lepiej niż turnieje, takie formuła turniejowa, gdzie na 8 zawodników jeden wyjdzie z kasą. Oczywiście, tak, nie, to jest właśnie, też, wiesz, i tak lepiej, to, z jednej strony to już jest głupota tak naprawdę, moim zdaniem, ponieważ gdy nie masz sponsorów, no trenujesz sobie, no i musisz liczyć się z tą długą kontuzją, no to zobacz, ile to zdrowia kosztuje i tak naprawdę ile jeszcze rekonwalescencja kosztuje tak naprawdę w dzisiejszych czasach, żeby dostać się do jakiegoś lekarza, to trzeba mieć naprawdę dobrych sponsorów lub dobrą gotówkę. Ta. A tak jak mówił właśnie ostatnio Tomek Zadyma Gromadzki, nikt go nie chciał przed Gromdom ubezpieczyć, to jest absolutnie normalne. No ale to jest normalne, bo wiesz co, ja Ci powiem szczerze, że my mamy nawet nieraz problem z ubezpieczeniem się po prostu jako kickboxerzy, żeby zrobić NW. Prawda? Niby to jest od szczęśliwych wypadków, ale niektóre ubezpieczalnie, jak usłyszą, że to jest do sportu walk, to umywają ręce. Mm. Bo oni dobrze wiedzą o tym, że sporty walki nie są jak szachy, tylko to jest sport ekstremalny i może dojść do jakiegoś naprawdę ciężkiego złamania, czy naprawdę do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, prawda? No bo to jest, mówię, no to jest walka.
Ale nie kalkuluje też ten, kto według mnie wchodzi na sparingi z Radkiem Paczuskim. Chociaż ja ostatnio widziałem kilka wywiadów Radka po jego kolejnych kontuzjach, po jego powrocie z Tajlandii i wydaje mi się, że on ma zamiar troszeczkę zelżeć w tych sparingach. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, i innym, i sobie czasami tą intensywnością krzywdę wyrządzał. Jak ty byś ocenił w ogóle taki model prowadzenia kariery, no i tak naprawdę jego wkład jako sparring partnera w twój warsztat? Znaczy, jeżeli rozmowa tutaj o Radku, to owszem, Radek jest bardzo wymagającym zawodnikiem i bardzo mocnym. No tu nie ma co powiedzieć, bo tak naprawdę no, mogę powiedzieć na własnej skórze, że 7 razy miałem złamane żebra po jego kolanach, tak naprawdę, ale ja nawet nie obrażam się na takie rzeczy. Wiem, że niektórzy powiedzieliby, Boże, po co wchodzić, po co robić coś takiego, po co wyniszczać zawodników, no ale jeżeli nie ma mocnego kontaktu tak naprawdę w sparingach, to w walce później zderzymy się z rzeczywistością tego, jakie jest uderzenie mocne. Ponieważ jeżeli będziemy się oszczędzać na sparingach, ja nie mówię, żebyśmy się zabijali, ok? Tylko, że po prostu, żebyśmy zaznaczali jakąś tą mocniejszą siłę, no to wtedy przygotowanie zawodnika jest zupełnie inne. I ja tak samo wywnioskowałem to z treningów z Radkiem. Tak jak powiedziałem, Radek jest bardzo wymagającym zawodnikiem, jest bardzo mocnym i bardzo dużo wywnioskowałem z jego sparingów tak naprawdę, ponieważ zupełnie miałem inną głowę, bo jeżeli wszedłem z Radkiem do ringu czy do klatki i zrobiłem z nim sparing, to już nic nie straszne. To tak naprawdę, no, co może być straszniejszego? A druga sprawa jest taka, że wiesz, no walka tak naprawdę nie różni się niczym od innej walki. No jest owszem techniką innego przeciwnika, może trochę siłą, ale ring jest ringiem, klatka jest klatką, nic się tam nie zmienia tak naprawdę. No zmienia się tylko przeciwnik i jego umiejętności. Ale jeżeli trenuje z mocnymi przeciwnikami i rozwija się tylko z nimi i nawet można powiedzieć, że czasem zniża się troszeczkę o poziom niżej, no bo jeżeli ktoś jest, no Radek bądź co bądź jest mistrzem, był FEN-u, był w DSF-u, więc no to też musiał włożyć to ciężko dużo pracy. Druga sprawa, przypomnijmy sobie walkę jego na FEN-ie, kiedy miał złamaną szczękę i walczył do samego końca, prawda? No to tak samo jest już charakter, więc mówię, ja na przykład lubię zawodników, którzy coś wnoszą w sport i robią to z serca, prawda? Nie robią tego po prostu, że wchodzą, a ja jestem Radek Paczuski, ja ci pokażę, jaki ja jestem fajny i jaki ja jestem zajebisty, tylko po prostu wyciągamy wnioski, robimy, pozwalamy sobie, wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy tak naprawdę uzdolnienie techniczne i wiemy, na co sobie możemy pozwolić. Ja na przykład bardzo lubię ciężką pracę i lubię czasem dostać po głowie, dlatego teraz tak samo jadę sobie do Kamila Jenela, zobaczyć sobie tam kolejne przygotowania i tak jak powiedziałem, ja chcę się rozwijać z najlepszymi, prawda? Ja nie patrzę, nie zatrzymuję się tylko na jednym klubie lub na jednym zawodniku, tylko ja jestem wszechstronny i chcę rozwijać się z każdym, bo powiedziałem, każdy ma zupełnie inny styl, każdy ma zupełnie inną szkołę kickboxingu, a z tego co wiem, to Kamil ma naprawdę bardzo mocną tak samo, więc no liczę na to, że będzie fajnie. Tam na południu to na pewno równych sobie zawodników znajdziesz. Natomiast przejdźmy teraz do tej twojej macierzystej dyscypliny, czyli kickboxingu. O tych walkach sobie chwilę pogadamy. Ta walka, która mi pierwsza przychodzi na myśl, chyba Karol Miśkiewicz. Bardzo fajne KO wtedy MFC. Z tego. Tak, dokładnie z tego, co pamiętam. A w ogóle macie z Karolem jakiś kontakt? Tak, wiem, że on tak sparował z Unico, ale chyba mocno, no już nie twoja kategoria wagowa. Znaczy wiesz co, Karol teraz waży chyba troszeczkę więcej, no, bo tam z tego, co widziałem tutaj na Instastory, to chyba to już tam pod stóweczkę podchodzi. Z tego co widziałem, tak, my z Karolem mamy bardzo dobry kontakt tak naprawdę. Ja się dziwiłem, jaki Karol jest w sieci popularny w ogóle. Tak, bo tak. To mnie zdziwiło, powiem ci. Karol teraz tak samo chyba właśnie stawia sobie na influencerstwo całe, tak, żeby to sobie rozkręcać. Fajnie, kibicuję mu bardzo mocno. I mówię, no wiesz, ja wychodzę z założenia jednego, ja nie lubię toczyć wojen z przeciwnikami tak naprawdę. Ja lubię mieć przyjacielskie tak naprawdę jakieś rozeznanie, żeby się spotkać, przybić sobie piątkę, porozmawiać nawet sobie po tylu latach po walce. Więc ja nigdy nie podchodzę do przeciwnika jakąś złą krwią tak naprawdę. No chyba, że przeciwnik tego wymaga, żeby była zła krew, ale ja jeszcze się nie spotkałem z takimi zawodnikami, bo ja tak jak powiedziałem, ja podchodzę do swojego przeciwnika z szacunkiem. I to samo było robić Karolem. Tą samą robotę, tak? Tak, oczywiście, no wiesz, my jesteśmy wojownikami, mamy po prostu robić dobrą robotę i dobrą walkę. Tak jak wiesz, w dzisiejszych czasach te spięcia są takie wow, fajne, no ale tak naprawdę... Ale 90% są udawane. Oczywiście, no dlatego powiedziałem, co to ma do rzeczy, rzucić się przed kamerą face to face, nie wiem, zrobić burdę, no i po co, a w ringu będzie kaszana i będziemy chodzić przez 4 minuty albo przez 10 minut w ringu i będziemy patrzeć, żeby uderzyć kogoś w twarz. No nie, ja wolę tak naprawdę pokazać całą swoją złość w ringu,
i tak naprawdę tą złość może, jak to powiem, no, to nie jest złość, tylko to po prostu jest złość na tą chwilę, na to 9 minut walki po prostu. Że trzeba ją sobie uwolnić. Tak, uwolnić sobie tą złość do tego przeciwnika, ale ja nigdy nie podchodzę, ja szanuję każdego swojego przeciwnika i tak samo, czy kto był Karol, czy nawet z tym, co przegrałem, no ze swojej kariery zawodowej przegrałem na razie tylko z Łukaszem Bartnikiem, tak naprawdę, więc nie podchodzę do tego jakoś źle. Słuchaj, to się tak mówi, duże psy nie muszą szczekać. Oczywiście. To tak. Dokładnie. Z przymrużeniem oka to powiem. No właśnie, a ta jedyna przegrana w rekordzie, ona ci jakoś siedzi? Mówimy znaczy, oczywiście o kickboxingu, nie? Tak. Wiesz co, no mój rekord na razie zawodowy mam 4-1. Prawda? Uważam, że tak naprawdę walka z Łukaszem no, była takim moim poślizgnięciem. Tak naprawdę, bo byłem gotowy, no, ale to jest sporty walki, tak jak podkreślam to zawsze i jeden złoty strzał może zmienić walkę. No, była fajna, wyrównana walka, uważam, no Łukasz po prostu kopnął mnie nogą na odejściu, kiedy odchodziłem, opuściłem ręce i dostałem tak naprawdę palcami w brodę, gdzie broda jest no, takim miejscem, który wyłącza całego człowieka, wyłączyło mnie, no ale wstawałem, charakter pozwalał mi na to, żebym wstawał, wstawałem, aż w końcu sędzia przerwał do czwartego powstania, no bo już widział, że na moich nogach już było ciężko tak naprawdę i mówię, no w głowie tak samo bardzo mocno szumiało. Tak naprawdę drugi raz w życiu wtedy przeżyłem knockout, znaczy knockout, no cięższy knockout przeżyłem w amatorstwie tak naprawdę, ale tutaj tak samo, no wyłączenie, reset głowy też jakoś oddziałowuje później. Miałem 2 tygodnie takiego chodzenia i nie wiedziałem o co chodzi tak naprawdę. Bałem się nawet w samochód wsiąść, bo to mówię, szumiało w głowie jakieś takie dziwne dźwięki, no, ale to mówię, po 2 tygodniach przeszło i było wszystko do normy. Ale co też wyglądało strasznie, to twoja walka z Przemkiem Walkowem, gdzie zahaczasz o te liny, Przemek wyprowadza kopnięcie. No teraz. Szczerze mówiąc, myślałem, że będziesz troszeczkę dłużej pauzował, a my kilka miesięcy później już cię widzieliśmy na Real Fightcie. Tak. Powiedz mi, co tam się dokładnie stało, jakie rzeczywiste były skutki tego zdarzenia, znaczy, bo wyglądało to dosyć niebezpiecznie. Znaczy, no to bo ogólnie powiem ci szczerze, że no niebezpiecznie się to skończyło. Tak jak już wspominałem o sparinga z Radkiem, ja byłem po złamaniu żebra. Tak naprawdę wyszedłem do tej walki już ze złamanym żebrem i jeszcze w szatni, pamiętam, z trenerem robiliśmy blokadę na szybko. Żeby po prostu można było zawalczyć jakoś, żeby nie czuć tego bólu. No i co, no walka potoczyła się nie po mojej myśli tak naprawdę, bo mówię no... No contest ostatecznie, tak, nie? Znaczy... Oficjalnie. No oficjalnie no contest, chociaż no polemizowałbym troszeczkę nad tym wszystkim, no ponieważ wiem, że to wszystko jest walką, emocje, no ale to kopnięcie było takie trochę... Nie chcę nikomu tam nic mówić, no ale mówię, no jak patrząc na to kopnięcie, to było tak trochę celowo. Wiem, że to są emocje, tak jak powiedziałem, wpadła ta lina w linii, nie mam problemu tak samo do Przemka o to. Trudno, no taki jest sport, stało się. Ale po tym kopnięciu miałem złamane kolejne 2 żebra. 2 żebra mi od razu poszły. No ból był no niesamowicie ogromny, bo tak naprawdę miałem 1 złamane, no to miałem łącznie 3 żebra złamane wtedy. Więc ja po tej walce nie odczuwałem jeszcze tego bólu, ponieważ tak, szedłem z walki, blokada działała. Blokada, adrenalina. Druga sprawa, od razu dostałem dożylnie ketonal. Dojechałem do szpitala, dostałem od razu w tyłek zastrzyk, tak samo przeciwbólowy, więc w pewnym momencie ja to czułem się, jakbym był po prostu na jakimś dobrym towarze. Chodziłem, lekarz chciał mi pomóc, ja mówię, panie doktorze, przez mnie jest wszystko dobrze, jest zajebiście, nic nie potrzebuję żadnej pomocy. Ale po 3 godzinach, kiedy wszystko opadło, no to po prostu no nie życzę nikomu takiego bólu, ponieważ no kichnąć można zapomnieć, jeść tym bardziej, a już w ogóle mówisz o jakiejś typowej dwójce, to jesteś naprawdę kaplica po prostu. I mówię, no złamane 3 żebra, ja do tej pory naprawdę odczuwam jeszcze te żebra, no bo jak się zarosły, gdzieś ta zarość no nie jest tak zrobiona tak jak powinna i odczuwam jeszcze taki dyskomfort, mam delikatny, ale no co, życie wojownika na tym polega, że musimy przyzwyczajać się do bólu, dlatego zawsze mój trener powtarzał mi, że mój ból to mój przyjaciel, więc no musisz do tego przyzwyczaić, więc. No ale później jest ta walka na Real Fight i szczerze mówiąc powiem ci, że to była walka, która mi bardzo mocno zaimponowała, się oglądałem ją z najbliższej perspektywy, jeszcze przed naszym wywiadem sobie odświeżyłem skrót z moim komentarzem, który jest dostępny na kanale, to też swoją drogą polecam. No i no, żeby wszyscy tak dotrzymywali słowa jak tych 2 zawodników, którzy zapowiadali konkretną bitkę na Real Fight'cie. Fantastyczny pojedynek. Kibice dostali to, co chcieli. Dostali zwycięskiego Bartka Wydrę.
ale nie byli jednostronni, bo w momentach kryzysu Wojtek też był bardzo mocno wspierany. Natomiast zgodziłbyś się ze mną, że to była być może nawet najlepsza walka w twojej zawodowej karierze, bo ja od tej walki jestem, powiem ci szczerze, twoim fanem i zacząłem mocno oglądać inne twoje starcia. Fajnie, dziękuję, miło to słyszeć. Powiem ci szczerze, wiesz co, ogólnie na początku nie przypuszczałem, że ta walka będzie aż tak mocna, ze względu na to, że wiedziałem o tym, że Wojtek jest bardzo mocnym przeciwnikiem, ponieważ to nie był żaden chłopcem z pierwszej łapanki, jak to się mówi, tylko tak samo już miał jakieś tam doświadczenie w tych sportach, też miał jakieś osiągnięcia. Tak jak powiedziałem, ja nigdy nie kalkuluję tych przeciwników. Trener podjął decyzję, że bierzemy Wojtka Zająca, ale to bierzemy Wojtka Zająca. I ta walka tak naprawdę dużo dała mi tak samo do myślenia, ale takiej motywacji dostałem większej po tej walce, ze względu na to, że to była walka też o pas. Tak. Może małej federacji, pas mniej znanej, PFKB, ale tak. Pas po prostu jest pasem dla mnie i to nie ma różnicy, czy to będzie PFKB, czy to będzie jakiejś innej federacji. I, bo mówię, no dostałem walkę, mnie tak naprawdę federacje nie interesują, mnie interesują tytuły. Tak naprawdę. I tak jak powiedziałem, my sobie z Wojtkiem powiedzieliśmy przed galą, żebyśmy chcieli pokazać naprawdę mocną walkę, że oczekujemy od siebie tak naprawdę mocnego pojedynku. I ten mocny pojedynek był, bo sądzę, że no małe zawodników, którzy stają w pierwszej rundzie po dwóch knockdownach i walczą dalej. No tak naprawdę, tak jak on powiedział, no śląskie tupnięcie mi pokazał, po prostu śląska krew i to tak jak powiedziałem. Słuchaj, nazwiska zobowiązują, to był zwierzęcy pojedynek. Tak, dokładnie, tak. Animal derby, jak to było nazwane. Wszystko versus wydra kontra versus zając. Naprzeciwko siebie Wojciech Zając, Silesian Fight Gym i Bartek Wydra Fight Fabric Challenge, czyli żartuję sobie troszeczkę, najbardziej zwierzęcy pojedynek tego wieczoru. Więc mówię, no fajnie, że to się tak stało. Ja na przykład po tej walce też dochodziłem bardzo długo do siebie, ze względu na to, że piszel mój był tak ogromny po kopnięciach czy przyjmowaniach, że miałem ogromną gulę straszną, taką banię dużą po walce, dlatego mówię, no to wszystko schodziło przez 2 tygodnie, ale to tak jak po każdej walce, ale mówię, no wielki szacunek sobie oddaliśmy z Wojtkiem po gali, przybiliśmy piątkę i sądzę, że nawet teraz chyba się nawet spotkamy w moich przygotowaniach, kiedy będę u Kamila, ponieważ z tego co wiem, to on chyba tam trenuje nawet u Kamila Jenela razem z nim w drużynie, więc fajnie, że będzie można wymienić się dalszym doświadczeniem, prawda? Jakiś tam epizod też miałeś na gali DSF-u, gala DSF generalnie fajne sportowe eventy organizowała, natomiast powiedzmy sobie szczerze, odeszła w złej sławie, trochę lukę pozostawiła w tym sporcie. Wiadomo, gdzieś tam swoje robi FEN, HFO, ostatnie sukcesy Arka Wrzoska też fajnie promują tą dyscyplinę sportu. Natomiast powiedz mi, czy to jest już należyte miejsce kickboxingu, bo chyba jeszcze nie. Czy ty myślisz, że K1 w ogóle ma szansę wrócić na salony, bo dzisiaj trenujesz z młodymi zawodnikami. Zastanawiam się, czy ty sądzisz, że jest dla nich przyszłość w tym sporcie. Znaczy wiesz co, powiem ci szczerze, że w dzisiejszych czasach patrząc na ten rynek, który się dzieje, no to nie ma co dużo mówić, no ale fejkowe walki wygrywają wszystko. No tak. Tak naprawdę. Druga sprawa, MMA jest bardziej jakąś taką marketingowym przebiciem do sponsorów, czy do nawet innych odbiorników ludzi w telewizorach, prawda? Wiesz, ja mówię, żeby oglądać boks i kickboxing, trzeba mieć trochę większe zrozumienie. MMA, zwłaszcza tak, w wydaniu freakowym, jest dla każdego. Tak, oczywiście. To jest właśnie to, tylko że teraz wiesz, mnie na przykład bardzo męczą takie rzeczy, kiedy oddzielamy na przykład już tych freaków, prawda? No bo freakowie mają swój świat, swój internet i swoje dzieci, gimbaziaków, którzy znają ich wszystkich. No ale teraz tak naprawdę, mówiąc o kickboxingu, zapytajmy kogoś, kto to jest Arek Wrzosek i tak naprawdę połowa rzeczy młodych fanów, gdzie to jest tak naprawdę no już czołówka kickboxingu na świecie, połowa ludzi nie będzie wiedziała, kto to jest. Ja już wiesz co, nawet kiedyś spotkałem się z takim przykładem, kiedy zapytałem pewnego zawodnika, co to jest Joanna Jędrzejczyk. I on się na mnie spojrzał i mówi, jak co to jest? Więc wiesz, ale zapytałbym na przykład, kto to jest Don Casio i już by było wiadomo, kto to jest, prawda? Więc mówię, gdzieś ten sport tak naprawdę się gubi i ten kickboxing przez ten DSF, kiedy był DSF, jeszcze jakoś prosperował. Teraz w tym momencie no te gale chcą jakoś je ratować, ale tak naprawdę nie ma zawodników, którzy by chcieli w to walczyć, bo nie ma z tego pieniędzy, no co tu dużo ukrywać. Wiesz, jestem zawodnikiem tak naprawdę i połowa zawodników zawodowych może się wypowiedzieć na ten temat, że jeżeli nie ma sponsorów, to do tego sportu trzeba dokładać i dlatego połowa talentów tak naprawdę się w tym momencie też marnuje. Gdzieś w Polsce, w Łodzi, obojętnie w każdym mieście, gdzieś, gdzie nie ma sponsorów, gdzie nie ma wkładu tego wszystkiego i wsparcia tak naprawdę, bo mówię, dzisiejsze czasy są takie, że no MMA wygrywa wszystko, bo tam są pieniądze i zawodnicy, zobacz ile zawodników strójkowych przechodzi teraz do MMA.
Mają tytuły, mamy wszystkich zawodników, którzy gdzieś tam osiągali tytuł, mamy nawet Sararę. Tak, zobaczmy, tak. Mistrz wszędzie robi tytuły fajne, poszedł do MMA, więc coś na ten temat znaczy, że no nie ma chyba tych walk, a zawodnicy jako my no nie chcemy mieć przestojów jakiegoś długiego okresu w kickboxingu, tylko chcemy się cały czas rozwijać, no bo tak naprawdę, wiesz, przygotowania nasze też kosztują, czy to czas, przygotowania, pieniądze, później rekonwalescencja, no to może być drugie tyle. Oczywiście, to na to wszystko trzeba mieć pieniążki, a mówię, no w dzisiejszych czasach bardzo ciężko ze sponsorem, czy każdy chciałby od nas wyników, chciałby fajnych pojedynków, ale tak naprawdę później w gotówce się to w garzy nie łączy z tym wszystkim, więc okay. Mówię, już wielokrotnie spotkałem się z takimi rzeczami, więc wiem o tym, że gdyby nie sponsorzy, no to tak naprawdę, ja może inaczej, ja z tego nie żyję. Ja muszę chodzić do pracy i pracować, bo sport mnie nie utrzymuje, prawda? Więc to trzeba rozwijać. No, patrząc po innych krajach, nawet wiesz, na głupiej wsi, no oczywiście nie ujmując wsią, ale na wsi mają większe wsparcie niż ludzie w miastach. Naprawdę, ponieważ tam mają dofinansowanie, mają stypendium, mają tamto, sramto, wszystko mają, co trzeba, potrzeba zawodnikowi, a w naszych miastach wolą inwestować w biura, w jakieś dziwne rzeczy niż w sport tak naprawdę. Nawet można, wiesz, w Łodzi, nawet samej Łodzi, zobacz ile klubów, czy to budowlani, czy nie ma w ogóle dofinansowania na to wszystko. Mamy mistrzów Polski w rugby, gdzie to jest? Nie ma nigdzie, nawet stadionu normalnego nie mają, bo na Górniczej można pobiegać sobie po szkle tak naprawdę. Daj kamienia! To gdzie to jest i muszą wynajmować stadiony czy to dla UKS-u czy Widzewa, żeby móc grać. To są topowi zawodnicy tak naprawdę i to jest dużo, w każdym sporcie to jest, więc to nawet można zauważyć, że nie ma dofinansowania z tego. Tak, ja mieszkam zaraz koło stadionu na Górniczej, także wiem o co chodzi. Natomiast powiedz mi, no ten świat dzisiejszy, ten świat flików, o których tu rozmawiamy, przyzwyczaił gdzieś jakiejś, że po 5 minutach mogą stać się zawodnikami, gwiazdami. Pomija się ten etos ciężkiej pracy, tą karierę amatorską. Ty jako 5-krotny mistrz świata, wicemistrz Polski w amatorskim MMA, możesz coś o tym powiedzieć. Jak ty byś dzieciaki zachęcił, żeby rzeczywiście nie wybierały drogi na skróty, tylko poszły tą bardziej ambitną drogą wojownika jednak? A ciebie co, powiem ci szczerze, że co można powiedzieć dobrego na temat tych walk freaków, to jest o tyle, że młodzież jest teraz troszeczkę bardziej zainteresowana sportami walki, no tak. Prawda? Więc ten kierunek poszedł jakoś chociaż troszeczkę w dobrą stronę. Nawet można zobaczyć, że Fame MMA wspiera teraz tak naprawdę Almę, zawodników, więc gdzieś tam... Almę z Armią mieli, tak? Tak, z Armią, tak samo mają jakieś tam, robią sobie kontrakty, więc to jest fajne dla zawodników, którzy widzą jakąś perspektywę w tym wszystkim, że może, o Fame, kojarzymy to z freakami, ale może będę zawodnikiem, więc wiesz, ten świat w jakiś sposób nie się jest to zero-jedynkowe. Otwiera. Tak, oczywiście, tylko tak jak mówisz o tych przygotowaniach, wiesz, połowa dzieciaków w dzisiejszych czasach nie jest przyzwyczajona do ciężkiej pracy. Ogólnie nawet rodzice nie wymagają ciężkiego wkładu pracy w dzieci, tylko idą na łatwiznę, ponieważ połowa już dorosłych rodziców jest, nie wiem, zmęczona, nie wiem, wychowaniem, z życiem, które tak naprawdę no, w jakiś sposób nas naciska, żebyśmy cały czas mocniej pracowali i nie mają czasu na rozwój tych dzieciaków, więc kiedy oni oglądają te gale, w jakiś sposób, no, stawiają na ten rozwój, ale nie wiedzą, że ten rozwój ciężko wymaga ciężkiej pracy, bo tak naprawdę patrząc na nas, zawodników, a na freaków, to taki freak, on włoży pracy 3 miesiące przygotowania, nie ujmując, bo oczywiście włoży, nie będzie pił, nie będzie ćpał, pójdzie, zrobi robotę, dostaje zajebistą garzę i zniknie. A my zawodnicy będziemy walczyć dalej, żebyśmy się rozwijali, nie wiem, żeby to nazwisko nasze gdzieś się rozwijało, żeby było nas głośno, żeby może ktoś nas zauważył. No, wiesz, w dzisiejszych czasach jak nie masz tak naprawdę tego konta na Instagramie lub na Facebooku i nie potrafisz tego robić, to ci nie ma. To w dzisiejszych czasach nie istniejesz. I ty możesz być super fajnym zawodnikiem i nikt cię nie będzie znał, prawda? Bo nie robisz na przykład głupich rzeczy, no nie wiem, bo nie pijesz wódki na live'ie. Albo, nie wiem, nie kopiesz trenera w głowę, no nie wiem, no to są takie głupie przykłady, ale patrząc na to, no ten świat schodzi troszeczkę na psy, no. Nie mówiąc tutaj złych rzeczy oczywiście do tych freaków, bo mówię, ja do nich nic nie mam. Robią swoją robotę i dostają taką garść za swoją robotę, no bo mówię, rozwinąć też konto na 1 000 000 wyświetleń, no to też trzeba potrafić, prawda? Każdy ma swój świat i każdy ma swoje cele, no. Ja na przykład jestem troszeczkę zacofany w tym wszystkim i nie potrafię się przykręcić. Czasem to jest komplement.
Tak, do tego wszystkiego, bo mówię, no ja nie potrafię wziąć telefonu i do niego gadać. Staram się jakoś to robić, przełamuję się, bo widzę, że no tak trzeba, ale no nie potrafię. Ja jestem po prostu jeszcze wychowany w tych starych czasach, gdzie internet dla mnie był złem i dla mnie starsi mówili nie, nie ma takiej opcji, nie robimy, w ogóle nie wrzucamy nic w internet. Nie ma. A teraz tak naprawdę wrzucasz imię i nazwisko i wszystko, wiesz, co robię, gdzie jestem, o której godzinie z kim spędzam czas, na jakiej sali trenuję, no wszystko jest tak naprawdę. No inwigilacja tak naprawdę całego świata, no co tu dużo ukrywać. Na pewno warto żyć w zgodzie ze sobą i to przede wszystkim. To no i robi coś fajnego, robi coś ambitnego, fajnie spędzać czas. No to tak już zupełnie na koniec, jakie plany na ten rok, bo wiemy, że 2 kwietnia oczywiście bijesz się na Real Fight, natomiast czy ty będziesz chciał przeplatać kickboxing z MMA? Co możesz powiedzieć o swoich najbliższych planach? Oczywiście są, ogólnie z tego co wiem, no to tam sezon zapowiada się ciekawy. Ponieważ widzę, że dużo furtek zaczęło się otwierać tak naprawdę, czy to MMA, czy to kickboxing. Mówię, jest coraz więcej fajnych gal, ja teraz tak samo stawiam na rozwój pod względem tego, że żeby nawet była to słabsza gala, to będę chciał na niej wystartować. Ze względu na to, żeby po prostu łapać tego doświadczenia i tego obycia cały czas, bo mówię, dla zawodników, którzy no, nie walczą rok, to jest obyć się w tym ringu, no ten ring niby jest ten sam tak naprawdę. Czuję się w nim jak w pokoju, ale jest troszeczkę różnica, kiedy nie robisz i nie jesteś tam bardzo często. Bo to jest taki przestój. Taki przestój w zawodowstwie jest naprawdę no, czymś strasznym, bo to mówię, to trzeba naprawić głowę i wszystko. Co do startów. Starty, no, tak jak powiedziałeś, wspomniałeś o tym, że będę miał walkę na Real Fight'cie, teraz 2 kwietnia. To jest na razie mój taki najgłówniejszy cel, na którym się koncentruję, ponieważ niedługo tak samo będzie ogłoszony mój przeciwnik, który jest wymagający. Ja zakulisowo wiem, ale nie robię. Tak. Zostawiamy to organizatorom. Zostawiamy na razie organizatorom. Dokładnie. Będzie na pewno wymagający, więc moje przygotowania też będą wymagające. I też będę wymagał od siebie bardzo dużo. I tak jak powiedziałem, kiedy trafi się walka w MMA, też się do niej przygotuję i też będę chciał na pewno robić to przekrojowo. Raz walczyć tutaj. Jeżeli będzie więcej walk w K1, oczywiście będę walczył w K1, ze względu na to, że to jest mój świat i tam się nie boję walczyć od razu, z miejsca. Wchodzę i walczę. MMA jednak trzeba włączyć troszeczkę więcej pracy, no i skoncentrować się na tym parterze i na obronach, na wyjściach, zejściach, no i na w ogóle nad całym przygotowaniem w ogóle motorycznym i nad całą zmianą planu w ogóle, no bo kickboxing, przygotowanie kickboxingu jest zupełnie inne i przygotowanie MMA jest zupełnie inne i zupełnie inny tlen i w ogóle wszystko. Ale tak jak powiedziałem, no liczę na to, że mój menadżer postara się z moim trenerem o to, żebyśmy mieli cały rok tak naprawdę zapełniony dobrymi rzeczami. Jeszcze gdzieś w międzyczasie chcę włączyć sobie starty amatorskie, jeszcze wrócić do nich, żeby po prostu się porozwijać, poobijać i potraktować to po prostu jako dobry sparing. Nie patrzeć na te tytuły, bo tak naprawdę tytuły mnie już nie interesują, jedynie tytuły zawodowe mnie interesują, żeby zdobyć coś zawodowego, mocnego i to jest mój cel. To co, trener Przemek i Menago, Krystian, trzymamy za słowo, że będziecie tam działali w temacie Bartka. Myślisz, Bartek, że te wszystkie propozycje, które będą do ciebie spływały, one są adekwatne do twoich osiągnięć, czy ty się czujesz dzisiaj niedocenianym zawodnikiem? Znaczy, wiesz co, ci powiem szczerze, ja ogólnie czasem mam wrażenie, że mieszkam w złym miejscu. Po prostu jako chodzi o miasto, bo mam duże wrażenie po startach, kiedy jeździłem na amatorskie zawody, czy nawet teraz jeżdżę jako trener, to patrzę, że jednak na tą Łódź patrzy się tak troszeczkę z oddali. To nie są już takie miasta jak Poznań, Warszawa, Wrocław, które gdzieś tam słyną z mocnych sportów uderzanych. Więc wiesz, dlatego tak samo troszeczkę gdzieś tam ta Warszawa w moim życiu. Łódź zawsze miała ciężko, nie tylko w sportach walki. Ta bliskość Warszawy mówiła się, że jest fajna, ale generalnie ona wiele przemysłów zabijała, też wiele branż. Znaczy wiesz, powiem ci Warszawa jest dużym miastem, bądź co to jest nasza stolica. Tak. Więc tak naprawdę tam naprawdę dużo się dzieje i tam jest naprawdę dużo możliwości, ale słabych ludzi ona może wciągnąć tak naprawdę i zabrać to, co byśmy chcieli rozwijać, to nam to zabierze. Więc wszystko tak naprawdę siedzi w naszych głowach i w tym, czego tak naprawdę od siebie wymagamy. Ja mówię, ja miałem pewien okres taki, że nie wiedziałem, czego chcę od życia. Bo nie wiedziałem, czy mam się wziąć za MMA, czy za kickboxing, czy za to, czy za tamto, czy za trenerkę, czy kompletnie to kopnąć i zostawić wszystko za sobą, ale cały czas wychodzę z założenia jednego, że robię to 23 lata i byłoby szkoda zostawić tego wszystkiego, bo ja nie mam ochoty siedzieć kiedyś w
starszym wieku przy herbacie i powiedzieć, kurczę, żałuję, że nie zrobiłem tego czy tego. Wolę spróbować, dążyć do tego, walczyć do ostatniego końca, tak naprawdę o swoje marzenia. Chociaż jest trudno, bo nie powiem, no jest naprawdę czasem bardzo trudno, są kłody tak rzucane pod nogi, ale ja wychodzę z założenia jednego, jestem wojownikiem, upadnę, wstanę i powiedziałem, to jest dla mnie wielki cel, dojście do swoich ukrytych marzeń, a tak naprawdę no jeszcze w życiu moim się nigdy nie zdarzyło takiego, żebym tego, co sobie powiedziałem, nie osiągnął, więc liczę na to i cały czas wierzę gdzieś w głębi serducha, że dojdę do tego, co chcę. A mówię, no teraz moim celem jest po prostu no, osiągnięcie czegoś w sporcie jeszcze, bo tak jak powiedziałem, no już mam ostatni gwizdek, bo 19 lutego kończę 30 lat. No tak, więc... nie przesadzaj, Bartek, za ostatni tak, no, ale wiesz, niektórych wiesz, to wszystko, to od zdrowia wszystko zależy tak naprawdę, Dokładnie. Bo w dzisiejszych czasach, no, nie wiesz, czy za chwilę nie wyjdziesz i nie skręcisz nogi, nie zamiesz ręki, no wiesz, tak jak powiedziałem, to są sporty walki, to jest sport ekstremalny, więc spodziewamy się tutaj wszystkiego. Od złamań po utratę nóg, tak naprawdę, no, tak. Więc no, to wszystko może być. To co, jedyne czego Ci Bartek chyba będę życzył w tych przygotowaniach, to właśnie zdrówka, bo warsztat umiejętności masz, a to się zawsze przyda i mam nadzieję, że też będę mógł się niedługo oglądać z najbliższej perspektywy, bo to zawsze duża przyjemność. Też na to liczę, jesteśmy z tego samego klubu, więc dokładnie. Dziękuję bardzo. Pierwsza linia frontu to my szark, szark, szark. Jak nie kumasz, krzyknij jeszcze raz, szark, szark, szark.